Hej, hej, siemanko, moi drodzy, z tej strony Handy i kolejny odcinek z cyklu Daily. Dziś o Fortnite, dlatego że trochę wcześniej ten odcinek wrzucam, ponieważ już o 20 wydarzenie w tej grze oficjalne, za chwilę wam o nim opowiem, więc jeżeli ktoś chce wziąć w nim udział, a być może jeszcze o tym nie wiedział, że takie wydarzenie będzie miało miejsce, no to się dowiecie, może od razu wam pokażę. 20 i pół godziny wcześniej będzie można wbić do gry, żeby wziąć udział w tym wydarzeniu. Także to oczywiście za Fortnite Polska, czy też za bob.pl takie informacje, a nie jedyne. No właśnie, słuchajcie, Fortnite jest grą, która została wydana 21 lipca 2017 roku, więc jest już z nami długi czas. Na początku to było tylko ratowanie świata, potem pojawił się Battle Royale. No i właśnie. I ten Battle Royale zmienił bardzo, bardzo wiele. Powiedziałbym, że wszystko. I to nie tylko jeżeli chodzi o Epic Games, nie tylko jeżeli chodzi o rozwój Battle Royali, ale ogólnie o gaming jako taki. No i właśnie. Jest ten rok 2018. Szał na Fortnite'a trwa w najlepsze, po kilka milionów kręconych graczy jednocześnie. Później nawet kilkanaście milionów. Kont to już w ogóle szło w setki miliony. No i bardzo wiele kooperacji, bardzo wiele z bardzo dużymi wytwórniami, do tego jeszcze oczywiście też, no można by powiedzieć, staje się Fortnite trochę stylem życia. Wszystkie te emotikonki, wszystkie te tańce przechodzą do kultury. Także można powiedzieć, że nie tylko rewolucja w grach typu Battle Royale, ogólnie jakaś tam rewolucja w grach, ale również w popkulturze. Co jest bardzo, bardzo ciekawe. Taka imersja świata gry ze światem realnym jeszcze nigdy wcześniej nie miała aż takiego miejsca. Ale w tym wszystkim twórcy troszeczkę się zatracili i to chyba nie tylko jest moje zdanie, ale zdanie całego community. No i dlatego też pojawił się Fortnite OG. Jak bardzo popularny był Fortnite na samym początku, to chyba nie muszę mówić. To nawet dość doskonale świadczy mój kanał, gdzie słuchajcie, najbardziej kuriozalny dla mnie film w ogóle, ale podpowiedziany przez mojego znajomego. Wiesz co, nagraj filmik o tym, jak zainstalować i pobrać klienta, bo generalnie mieliśmy do tej pory do czynienia z Steamowcami, mniej z Epic Gamerowcami, więc problem pojawił się, że niektórzy w ogóle nie wiedzieli, jak Epica zainstalować, jak to wygląda i tak dalej. Także no tutaj stwierdziłem, no dobra, nagram sobie taki filmik, jak zainstalować grę, jak ją uruchomić, no wszystko po kolei etapy, tak? Jak wyglądała mapa itd. itp. I słuchajcie, ten filmik zrobił na moim kanale 138 tysięcy wyświetleń, nie? Pobijając oczywiście na moim skromnym kanale, a rekord rekordów i myślę, że to jest rekord, który już nie zostanie nigdy pobity. Tak mi się wydaje. W ogóle 268 komentarzy. Tu na część nawet odpowiadałem z tego, co widzę. Bardzo ambitnie. To po prostu było coś niesamowitego. No i popatrzcie, to jest rok, no 6 lat temu. 26 sierpnia 2017. Niesamowite, jak to poszło, nie? Oczywiście też robiłem takie filmiki o tym, że jest jakiś rusza nowy sezon. Bardzo krótkie newsy ze świata Fortnite. Ten na przykład zrobił 53 tysiące wyświetleń. To w ogóle jest topka mojego kanału. Niesamowite. I ludzie wracają do tego, jako do nostalgii. Patrzcie, 3 lata temu. On już nigdy nie będzie taki sam, nostalgia. No właśnie, no i pojawił się w końcu sezon OG, czyli Fortnite na nowo. Tu sobie puścimy jakieś newsy bardzo stare, sprzed 5 lat. Ale one pokazują stan Fortnite'a aktualnie, bo mniej więcej tak wygląda Fortnite na ten moment plus minus. No i mam apel, jako skromnego polskiego twórcy, myślę, że to jest apel bardzo wielu, zostawcie Fortnite'a OG. Zostawcie Titanica, nie zatapiajcie go. To coś, co mi się w ogóle ciśnie jako pierwsze na myśl, nie? To była tak kultowa mapa, tak, kurczę, no, coś, co przyciągało, a jednocześnie była jedną z prostszych map, jaką można było sobie wyobrazić. Były obawy, bo pojawiły się oczywiście nowe tryby w drodze, mamy ten tryb bez budowania, no i wydawało się, że ta mapa nie nadaje się na tryb bez budowania. No, okazało się, że daje radę, może nie jakoś super turbo dobrze, ale jednak nie jest tak źle.
I kurczę, trochę się boję tego, co się wydarzy w grudniu, nie? Bo na święta dostaniemy nowy sezon, bo ten sezon OG był dość krótki, trwał tam miesiąc hakiem, znaczy trwa jeszcze, no ale to już, nie oszukujmy się, jest końcówa. Co się wydarzy dalej, to ciężko oczywiście powiedzieć, co twórcy wymyślili. Na razie są liki, no już są liki małe, ale nie mapy. Na szczęście nie mapy. To chociaż tyle dobrego. Mamy lika karnetu bojowego. Ale patrząc na ten karnet, coś czuję, że zmiany będą duże. Dlatego, że jak widzicie, chapter 5, sezon pierwszy, Underground is here. Także jakoś dość jasno mówi o tym, że będziemy mieli do czynienia z jakimś podziemiem. I to już mi mówi, że ta mapa ulegnie dużej zmianie. Niestety. I Fortnite nigdy nie będzie taki sam. Hej, hej, siemanko moi drodzy, z tej strony Handy. Czwartek, 15 lutego, 6:30, więc zaczynamy kolejny odcinek Battle Royale News. Na początku ważny bardzo głos. Ważna wiadomość, ponieważ zbliża się wielkimi krokami sezon numer 3 w Fortnite i pojawiło się bardzo wiele pogłosek na jego temat. Głównie jeżeli chodzi o kwotę karnetu bojowego, Epic Games postanowiło dziś sprawę wyjaśnić i ostatecznie rozwiązać, a więc kwota przepustki wynosić będzie 950 dolców, czyli dokładnie... No w sumie dokładnie tyle teraz wynosi, nie? Plus minus. Też mi się wydaje, że poniżej 1000 dolców jest karnet, więc w sumie się niewiele zmieniło, chociaż lata mijają, no ale ceny za dolce się troszeczkę pozmieniały. Dajcie znać, co sądzicie, napiszcie w komentarzach, czy Fortnite OG to jest coś, co wam się najbardziej podobało z ostatnich lat. Znaczy, statystyki pokazują, że na pewno, ale wśród was, którzy to oglądacie, czy też tak twierdzicie. No i czy to zaufanie, które na nowo gracze obdarzyli Fortnite'a, czy myślicie, że twórcy udźwigną? I zobaczymy jeszcze coś fajnego związanego z mapą, z w ogóle z samym Fortnite'em. Czy może dwa tryby, dwie mapy? Czy jednak będzie duży spadek po tym, jak się zacznie nowy sezon, a Fortnite OG dobiegnie końca? Jestem bardzo ciekaw. Kontynuujemy daily, jutro chyba już o normalnej porze o 21:00. Będzie jeszcze o moim kanale, ale to już spokojnie, potem przejdziemy na różne inne tematy. Taki drobny spoiler, jeszcze mam w zanadrzu Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Paloma Gate, Pandora Gate i różne takie. Także do świąt mam nadzieję, że się nie będziecie nudzić. Trzymajcie się i miłego wieczorku. I oczywiście wszystkich fanów Fortnite'a na pewno nie muszę zapraszać na wydarzenie, które odbędzie się o 20:00. Już za chwilę, jeżeli to oglądacie z dzwoneczkowcy, a cała reszta, no mam nadzieję, że się załapała. Ja się nie załapię, ale mam nadzieję, że wy się chociaż załapiecie i obejrzycie. Trzymajcie się. Pa, pa.